Jasne, jakbyś to mogło być, gdyby Julo nie dostał morski pol, chodź tu Julo. Mamy tutaj gołębia, mam nadzieję, że się zaraz nie przestraszy. O, fajnie walczy, fajnie. To płynie. Pierwsza ważna sprawa to taka, że kołowrotek po długotrwałej kąpieli w solance, bo tak myślę, że bo ja wiem, z 5 minut na pewno ciągnęłem go za łódką, żyje. No i przed chwilą było branie. Zobaczcie, zeżarło gumę, ale jaja. Czyli można powiedzieć, że gumy od Fishbuya robią robotę. Dzisiaj na pierwszy rzut idą tego typu gumy. Czemu? Bo one mi się sprawdzają, jak łowię z brzegu, to myślę, że tutaj będą robić furorę. Cześć Michał. Cześć Julek. Hej. Aż odwrócę, czekaj kamerę. O, zobaczcie, zobaczcie, kto mnie odwiedził. Wtedy w takich ślankowych oto okolicznościach przyrody odwiedził nas Julo. Julo, skąd ty się tu wziąłeś? Z Gdyni. No co ty gadasz? W Gdańsku się wziąłem z Gdyni, tak serio to z Torunia. Z Torunia. Tak. No i dobra, przyjechał, zobaczcie, nas odwiedzić. Gość, który zajmuje się Facebookiem naszej morskiej ekipy, no i co chwilę jesteś na debatach i też cały czas odpowiadasz. Jak ty na to czas znajdujesz? Nie znajduję. I to jest właśnie ten najważniejsze, żeby nie znajdować czasu na to, żeby być na debatach. To wtedy zawsze się na niej jest. To jest najprostsza metoda. Jakbyś to mogło być, gdyby Julo nie dostał morski pol, chodź tu Julo. Ja muszę to trzymać, bo mi się wędka rozpierniczy. No i oczywiście piękna część Jula też dostanie, proszę bardzo, nasz kubek. Wiemy trochę potrollingować z ręki. Płyniemy w stronę pierwszego mostu. Tutaj macie jego nazwę. Natomiast nie wiem, czy dam radę przepłynąć pod nim. Na początek rurki. Dwie. Wysokość, no taka nie za wielka, jestem w stanie je dotknąć. Ale gorszy problem będzie za chwilę. Najwyższym punktem jest moja głowa, więc chyba damy radę tyle się schylić, co? O jacie. No to tak na stykol. Pokażę wam, jak to wygląda z drugiej strony. Ok. Spróbujemy to przepłynąć. O, zaczyna być ciasno. Zaraz uderzycie w przęsły jakieś. Szkoda kapelusza. Mamy tutaj gołębia. Mam nadzieję, że się zaraz nie przestraszy. Nie skoczy na mnie. I tu jakoś żyłko jest. Dobra. Jesteśmy na drugiej stronie. Udało się. Ja mam takie coś. Fishbuy. Dziękuję ci bardzo. Tam jest dobra miejscóweczka, żeby sobie porzucać trochę. Widzicie, takie schodki są. Spoko sprawa, natomiast zaczepy, zaczepy i jeszcze raz zaczepy. Okej, słuchajcie, nie ma co. Nawet skubnięcia, ale bardzo fajna miejscóweczka. Widać spławianie się rybek, natomiast no, nie chcą reagować na nasze gumki. Różne kolory używałem. No, ale niestety. Okej, już coś jest. O, fajnie walczy, fajnie. To coś małego. Taki sobie.
Ratunku, ludzie kochani! Tak patrzę teraz na to, co nam Deeper naszkicował na mapie. To jakaś tragedia jest, no nie mówię, no głębokości dobrze podaje, temperaturę dobrze podaje, jeżeli chodzi o typowe walory echosondy, to jak najbardziej. Natomiast to, co on zrobił na mapie, to wygląda bynajmniej dziwnie. Myślę, że przydałaby się tutaj ta rączka, która trzyma tą echosondę. Wówczas ona by się nie majdała tak na boki i może nie traciła zasięgu GPS. Zobaczymy, postaramy się coś takiego zdobyć. Wiedził nas Karol. Cześć. Kucnij trochę, żebyś tam był widoczny. O, tak podniosłem kamerkę trochę wyżej. Karol, na wstępie, co mogę powiedzieć, to nie lubi PZW. No, nie podoba mi się ich polityka. Aha. Jak oni tam działają z tymi rybami, no Gdańsk, PZW Okręg Gdański, no to da się coś powiedzieć, ale to same małe ryby. Mhm. Dobra, my jesteśmy teraz na wodach spółdzielni Troć czy na morskich? Na Troci. Na Troci. Czy tutaj na pozwolenie teraz to morskie mogę łowić? Nie. No nie, no, trzeba mieć wykupione pozwolenie o spółdzielni rybackiej Troć. Dobra kochani, jestem, że tak powiem, trochę już nawet zmęczony tym. Łowię tutaj naprawdę długo. Zrobiłem też takie małe kółko wokół Gdańska na szybciocha. No i powiem wam tak, wędkarze, którzy tutaj też mnie odwiedzili, w tym pozdrawiam Julka, był z nami, to słuchajcie, mówią, że no nic nie widać, ewentualnie spławiają się rybki, natomiast ci wędkarze, którzy tutaj wędkowali podczas tego, jak ja też łowiłem, no jedynie co wyciągali, to bardzo małe okonie, coś takiego jak ja miałem. No i teraz w sumie nie wiem, co dalej robić. Mógłbym zostać do ciemnego, natomiast dzisiaj jest oczywiście debata, bo ja jestem tutaj w niedzielę, jest godzina 16, czyli to jest dobra godzina, żeby się zebrać do Domciu i zdążyć z tego Gdańska jeszcze się jakoś ogarnąć na tą 20, żeby spotkać się z wami na debacie. Natomiast co do rybek, myślę, że to łowisko ma wielki potencjał. Pojawimy się tutaj w godzinach lepszych, takich popołudniowych, ale gdzieś tam w okolicach, myślę, września. Wtedy będzie zdecydowanie lepiej, myślę, bo taką patelnię jak dzisiaj to słabo to wygląda. Też to widzicie, nie? Także trzymajcie się, na razie, cześć!